dobry, witamy w środowy poranek, w środowy przedpołudnie. Dla kogoś to poranek, dla kogoś przedpołudnie. Dla nas to zawsze czas, kiedy zaczynamy poranek u Hieronima. Kłania się Państwu ekipa studia WPP, Marek Semeniuk, Marek Janik, Dorota Mościbrocka, Andrzej Kierowa i mówiąca te słowa Ewa Hadrian. Dzisiaj dzień szczególny, dzień, którym wracamy pamięcią do wydarzeń sprzed lat. I my też powrócimy pamięcią do wydarzeń sprzed lat, bo taka jest idea od kilku lat tych naszych poranków bliskich tego dzisiejszego święta. Taka idea, żebyśmy porozmawiali o opowiadaniu historii. Takim nie książkowym, nieszkolnym, nie akademickim, ale właśnie opowiadaniu historii w taki sposób, aby ich młodych. I w starszych ta osoba, ta historia stała się y, historią żywą. A historia żywa to ludzie, i dlatego dzisiaj porozmawiamy o historii jednej fotografii, czyli o dziewczynie ze zdjęcia. Naszym gościem jest pani Bogna bender -Motyka. na co dzień dyrektor. Z Kansenu Rubelskiego, Muzeum Wsi Lubelskiej. Lubelskiej. Mhm. Ale dzisiaj o Skansenie może na końcu porozmawiamy. a Będziemy rozmawiać o filmie, którego jesteś reżyserką. Mówimy sobie na ty, bo znamy się od czasów studiów. Od ubiegłego wieku. Ach, od ubiegłego wieku. No też jesteśmy takie dziewczyny z tamtych fotografii. Ale jesteśmy ciągle młode i piękne. Oczywiście i tak niech zostanie i tak nie zostanie. A mówię o tym, że młoda i piękna, bo dziewczyna z fotografii, ta, o której zrobiłaś film, jest i młoda i piękna i taką pozostanie e, tej fotografii, która przypadkowo odnaleziona została w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i wtedy ktoś pomyślał o tym, żeby puścić ją w obieg publiczny. W media społecznościowe, które są wielką siłą. O tym już tutaj wielokrotnie mówiliśmy też w naszym programie, i zapytać, czy ktoś zna te dziewczyny? Jaka to fotografia, jaka to dziewczyna, opowiedz? Tak, to był czas bardzo trudny, covidowy, kiedy zamknięci w czterech ścianach, odizolowani od świata, szukaliśmy jakiejś przestrzeni nawet informacyjnej. I właśnie w tym czasie Instytut Pamięci Narodowej wpadł na pomysł, aby zwrócić się z okazji 8 marca do swoich przyjaciół facebookowych, czy tych, których, którzy ich obserwują na, na różnego rodzaju mediach mm -hmm. społecznościowych, zwrócić się z zapytaniem, kim może być dziewczyna. Ze zdjęciem. Było coś intrygującego w tym zdjęciu, które znalazło się wśród 100 tysięcy zdjęć w archiwach WSI, które przeszły na własność IPN-u w pewnym momencie, ale to zdjęcie nie było pisane. Mhm. I było bardzo zagadkowe, bo w jakim celu służby gromadziły tego rodzaju dokumenty. Po co była im ta twarz? To niemalże taką grozą wiało, prawda? Coż to za wróg systemu, wróg władzy? Dziewczyna, która na oko ma lat 19, może 20, ale jest w mundurze, I ma ten furażerkę. Mundur, I ten mundur, tak, ten mundur był y, tym pierwszym śladem. Mundur był pierwszym śladem, i tutaj ta moc internetu. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, ilu my mamy pasjonatów, mm -hmm. którzy albo dzielą się swoją wiedzą, albo swoją wiedzą się nie chcą dzielić, którzy znają nieprawdopodobne szczegóły i po szczegółach, jak po nitce do kłębka. Można rozwiązać, jak się okazuje, nawet taką tajemnicę. Co więcej, to zdjęcie pojawiło się pierwszy raz gdzieś tam na plakatach mm -hmm. w związku z taką modą na dziewczyny wyklęte, na kobiety, które uczestniczyły gdzieś w jakichś akcjach, i to zaraz do tego wrócę. Natomiast to było za mało. To zdjęcie wywołało niesamowite rozgrzanie komputerów. Telefonów i łączy internetowych. I było gigantyczną lekcją historii dla tysięcy osób, które kompletnie nie miały pojęcia tak naprawdę o tym, czym była Druga Wojna światowa i jaką katastrofą dla młodych ludzi była Druga wojna światowa, bo w tym czasie. Kiedy była pandemia, to także była katastrofa dla młodych ludzi. Nieporównywalna. I to była lekcja nie tylko historii, ale takiego człowieczeństwa, bo myśmy się dużo dowiedzieli o sobie poprzez pryzmat tej dziewczyny. Otóż okazało się już dwa dni po yy, pokazaniu tego zdjęcia tak. nie chciał powiedzieć emisji, bo to już takie <laughs> filmowe yy, okazało się, że yy, wspaniały młody człowiek, pan Andrzej który na Facebooku ma taki profil Druga Wojna Światowa w kolorze i pisze bardzo ciekawe posty. Przejrzał kilkaset numerów londyńskiego dziennika. Po prostu zwrócił uwagę na to, że ta fotografia ma charakter dosyć oficjalny. Tak, tutaj parę musiało się było, tak. które y, były takimi nitkami prowadzącymi do kłębka, tak. ale rzeczywiście tutaj trzeba było też właśnie pasjonatów którzy tak. na te szczegóły zwrócili uwagę. I jeszcze mnóstwo ślepych kawałek. Jeszcze potem powiemy o tym, jak przeszło się od czarno-białej fotografii do kolorowej fotografii. To też jest narzędzie, które w tej chwili tak. prawda, bardzo pomaga, aczkolwiek no, może prowadzić w ślepe zaułki. Bo tutaj ta czarno-biała fotografia została najpierw pomalowana intuicyjnie na kolor granatowy i wydawało się, że jest to pestka. W związku z tym szukano w tej grupie tych dziewcząt. Nie. Nasza bohaterka na tym zdjęciu pojawiła się jako bohaterka artykułu prasowego, który był. I po polsku, ale także w, w prasie brytyjskiej, bo ona zwróciła na siebie uwagę tą taką dojrzałością, dorosłością, powagą. Jej pięknym, smutnym spojrzeniem. I, I oczami niesamowicie mądrymi oczami. Okazało się, że jej mąż Rex Barr jest zaginionym lotnikiem RAF. I na tym zdjęciu ona jest chwilę. Po odebraniu odznaczenia dla swojego męża w pałacu Buckingham od króla Jerzego VI. Moment podniosły, ona występuje w polskim mundurze. To był też taki czas, nazwijmy sobie, przyjaźni polsko-brytyjskiej, która później inaczej się toczyła, ale w tym momencie na terenie Wielkiej Brytanii były setki tysięcy Polaków. To był rok 1943. Tak. Tak, tak, tak. To było już po tym, jak Anglikom byliśmy potrzebni, mm -hmm. ponieważ oni nie mieli tak silnej swojej armii. I Polacy po kapitulacji Francji niektórzy zdążyli, niektórzy nie przedostali się do Wielkiej Brytanii, tworząc zaplecze do, dla aliantów. To był kolejny dramat, ponieważ niewielu z nich mogło uczestniczyć w wojnie, a przecież byli oni zagrzani w bojach. To było po narwiku, to było po tułaczce przez całą Europę, do Francji i do, i do Wielkiej Brytanii, ale maria, która dostała się na ostatni statek ewakuacyjny, na tym statku poznaje starszego od siebie kilka lat, brytyjskiego lotnika, który znanduje się. I zakochuje się. Chociaż on nie zna polskiego, ona nie zna angielskiego, ale znają francuski. Ale znają francuski, co wspomina wnuczka Zofia, do której udało mi się dotrzeć. I rozkwita piękna, piękna miłość. W mundurze. Ona też pochodzi z rodziny wojskowych, z dziada, pradziada. Jej ojciec jest bohaterem wojny 20. roku. Uczestniczy w obronie grodna i już znajduje się w Wielkiej Brytanii wtedy, kiedy ona jest jeszcze na Litwie. Ta droga z Litwy była dość pokrętna, niby znalazły się. Tak, ona nie była prosta, natomiast, natomiast yy, jej ojciec, ponieważ był w sztabie naczelnego wodza, mógł skorzystać z takiego kanału dyplomatycznego, i wtedy jeszcze przez kraje skandynawskie, mhm. prawdopodobnie Benelux, Francję, Maria mogła dołączyć. Yy, z rodziną, z matką, bratem i babcią do, do Wielkiej Brytanii. I cóż się później stało? Mnóstwo się działo, w filmie niestety nie dało się wszystkich wątków opowiedzieć, i jestem święcie przekonana, że to, co mogłam zrobić, to jest początek. I zna, powinien znaleźć się ktoś, kto te losy opisze, mając większy warsztat, większy budżet, większe doświadczenie, po prostu większe możliwości. Maria zakochuje yy, się, ale tata mówi: Kochaniutka, ty jesteś z dobrej rodziny, myśmy w ciebie inwestowali, w Grodnie, w Wilnie. Ty musisz zdać maturę. Więc pojawia się w Szkocji ogłoszenie prasowe, że po, poszukuje oficer polski. Korepetytora z angielskiego, przez dziewczyna na francuski, tak? I zdaje maturę. Też mundurze. I wychodzi za mąż. Wychodzi, wychodzi za, za mąż. I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo my cały czas pokazujemy na ekranie to pierwsze zdjęcie, to które, to, które było powodem tego całego zawirowania wokół Marii pozytywnego, a Pokażemy za chwilę zdjęcie kolejne, bo kiedy odbierała te honory od króla Maria, święcie wierzyła, że jej zaginiony mąż żyje. On już nie żył. Tak. I z tym faktem liczył się ojciec, jej nie mówiąc tego. Ona była bardzo zakochana. Niedługo potem okazało się, że zginął w samolocie. Samolot zahaczył o linię wysokiego napięcia i w na terenie Belgii, zginął. Tam się znajduje takie miejsce upamiętniające to, to wydarzenie. No ale no cóż, młoda dziewczyna musi żyć, musi się odnaleźć. Odbiera spadek. Odbiera spadek. Jej mąż pochodził z, z asymilowanej żydowskiej rodziny i to była dosyć nieszczęśliwa sytuacja, ponieważ miał kilku braci, ojca, który był maklerem giełdowym londyńskim, który się zakochał w nauczycielce języka francuskiego, stąd ureksa, ta znajomość języka francuskiego mm -hmm. z domu od mamusi, ale nie, nie wytrzymał tego życia wiejskiego. Żona została z synami. On wrócił i do wiary swoich przodków, i do zdobywania pieniędzy w, w, w Londynie. Jak się okazało, w miarę duży majątek pozwolił Marii na kupienie domu w bardzo dobrej dzielnicy Chelsea w Londynie i to było kolejne bardzo ciekawe miejsce. Tam był pensjonat. Tam był pensjonat, w którym, y, który pozwalał żyć rodzinie, utrzymać się na jakimś poziomie, ale także był miejscem i taką przystanią dla Polaków, którzy tam trafiali, a więc można sobie wyobrazić, że tam były i nocne Polaków rozmowy i y, 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 i nawiązywanie, kontaktów. I nawiązywanie kontaktów, i marzenia o wolnej Polsce, no taka przystań. Ten pensjonat trwał w rękach rodzinnych dosyć długo, natomiast Maria wychodzi drugi raz za mąż. I mamy zdjęcie ze ślubu, zdjęcie, zdjęcie ze ślubu, wychodzi za mąż, wychodzi szczęśliwie za mąż. Znów za Mądrowego. Znów zamudrowego, wspaniałego, doświadczonego żołnierza, który walczył już też pod Narwikiem, starszy od niej, ale to jest przyjaciel jej, jej brat jej przyjaciółki, z którą płynęła przez kanał. Także w dobre ręce. Został dobre, dobre ręce. I no ten maczkowiec. To takie trochę aż przekleństwo, chyba. To cały czas funkcjonowanie w tym świecie tych, tych żołnierzy, mundurowców, oczekiwania na, na tę Polskę, obserwowanie, co się dzieje. Przecież oni nie mogą wrócić do Polski. I Maria nigdy nie wróciła do Polski. Maria nigdy nie wróciła do Polski. Jej mąż wielokrotnie razem z synem Markiem do Polski przyjeżdżali, zaangażowali się Mocno w kontynuowanie tradycji maczkowców, mm -hmm. uczestniczyli w tym życiu takim patriotycznym. Pamiętajmy, że Londyn to jest miejsce, w którym funkcjonują teatry, kina, kluby. To jest taka namiastka Polski, ale to, co chciałam w dokumencie pokazać, to tę Marię stojącą nad, symbolicznie nad, nad brzegiem British Channel, tak? czy kanału jak my mówimy którego tak naprawdę ona nie przekraczała, bo to było bardzo trudne. Zresztą jej, jej ojciec też umiera, możemy powiedzieć, że ze zgryzoty. I taką dodatkową dla mnie ważną, ważnym doświadczeniem, bo dokumentalista zawsze dużo się uczy. Realizując dokument, dużo dla siebie zyskuje. To jest też taki egoizm, trochę dziennikarski, czy, czy dokumentalisty. Spacerując po cmentarzach, gdzie znajdują się, gdzie znajdowali się, czy znajdują się szczątki członków rodziny Marii Bar, uświadomiłam sobie, jak ogromna strata, jaka była to ogromna, czy jest dla nas wszystkich. To, że ci ludzie nie mogli powrócić do ojczyzny. Gigantyczna. I chociaż Marii, dzieci, Marii wnukowie, mówią o niej babcia, i chociaż mają piękne polskie imiona. To jest taka piękna wypowiedź, płynie w języku angielskim i An pada w środku babcia. słowo babcia. Tak, ale to, co dla mnie jest ogromną radością, to to, że ta skrzynka ze zdjęciami na nowo ożyła. Że gdy zobaczyła nas Zofia, u której w domu te zdjęcia się znajdują, z jaką, jakie one mają dla nas znaczenie, że to nie jest tylko sentyment, ta babcia, która prawda, przytulała, czytała, opowiadała im o jakiejś Polsce, być może jakieś fantazje, nie potrafiła się od czegoś oderwać, czegoś dla nich trochę abstrakcyjnego. I zapewne oni tego nie słuchali tak, jak mogliby teraz słuchać: że, tata, że z tych zdjęć my jesteśmy w stanie wyciągnąć mnóstwo nieprawdopodobnych informacji, i że to jest taki nasz skarb narodowy, i że takich skarbów narodowych na pewno jest w wielu domach, ale na pewno z wielu domów, domów one znikły w sposób Nieodwracalny. I temu chcemy zapowiedzieć między innymi tworząc takie oto historie, tworząc takie oto filmy. Opowiedz jeszcze o festiwalu, na którym twój film został nagrodzony, wyróżniony. Yy, tak, to się tak składa, że moje dokumenty trafiają yy, zazwyczaj na, festiw na festiwal do Gdyni niepokornie złomni wyklęci. Tym razem prosto z premiery mhm. tego filmu, która odbyła się w konsulacie brytyjskim w Londynie. I na tej premierze poznali się członkowie rodziny Marii, którzy się po prostu nie znali. Ja nie wspomniałam i muszę to dodać nie wiem ile mamy czasu. Jest taka scena w, końcowym, w końcowej części Twojego filmu, kiedy oni mówią o tym, możemy to tak zinterpretować, że Maria ich połączyła. Tak. Tak, Maria ich połączyła, a tak naprawdę spotkali się najpierw w filmie poprzez montaż, mhm. a później poznali się w konsulacie, ponieważ Marii młodszy brat miał nieślubne dziecko. Rodzina nie utrzymywała z nimi kontaktu, ponieważ on miał tych przygód. To też dziecko wojny. Mhm. E, miał takich przygód, które się kończyły. Pojawieniem się nowego życia kilka ze związków formalnych czy nieformalnych. I okazuje się, że właśnie ten nasz bohater, do którego dotarliśmy, jest w szoku, ponieważ on w wieku lat 16-17 tuż blisko tego domu na Chelsea, bo on tam mieszkał, jest potrącony przez samochód. W wyniku tego wypadku staje się na całe życie kaleką. I nie ma pojęcia, że ten człowiek, który go potrącił, mhm. był. Y, wiedział jedno, że był to sowiecki agent, który zaraz po tym wypadku nawiał do Moskwy. Nawet pokazywał nam wycinki prasy, gdy konferencja prasowa została zorganizowana w Moskwie i proszę, jest mowa o tym, jak prześladowany był ich oficer. Okazuje się, że ten człowiek miał swoją. Melinę naprzeciwko tego domu polskiego, Maribor. I obserwował tak, obserwował, co tam się w tym polskim dzieje, domu dzieje. Nagrywał i, i fotografował. I on nie wiedział, nie, nie widział żadnego połączenia, nie rozumiał, co się wydarzyło. I w tym momencie ta historia dopowiedziała mu własną historię życia. Po latach. Po latach. Tych wątków w filmie, o których przed chwileczką mówiłaś, nie ma. Nie ma. Myślę, Dlatego że to jest faktycznie okazji. tak, bardzo dobrze, ale to też jest faktycznie powód do tego, aby ten film rozbudować w jakąś opowieść fabularną, może fabularną, może w książkę, a w każdym razie. E ta historia może jeszcze, może jeszcze więcej elementów sobie tutaj zawiera. Jest ich mnóstwo, natomiast zawsze w dokumencie musi być jakaś oś. Tych wątków tak. pobocznych jest mnóstwo, na to, na to nie ma czasu. Nie byłam w stanie powiedzieć nic o ojcu, tak też w tym dokumencie. Przecież on ściągał z Archangielska żołnierzy białych, powstańców styczniowych. To w ogóle. To są takie historie, które nam są, nam są potrzebne. Benedykt nie... y, Kusewicz. Ale tak. jeszcze Husewiczów, też no. sama mhm. postać drugiego męża Stanisława Grabowskiego tak. też jest szalenie interesująca. Dlatego mówię, że tych elementów może być tutaj więcej. Ta układanka może się rozrastać i faktycznie może z tego dokumentu, który trwa 20 minut tyle, ile może, e, tyle, ile może dokument mógł trwać. Może zrodzi się opowieść fabularna. Opowiedz jeszcze o pomyśle, o to muszę Cię zapytać, opowiedz jeszcze o pomyśle e, współczesnej Marii, która się pojawia. To jest... Dokument, dokumentem, ale tak, pojawia się współczesna Maria. Jestem Nadałaś dokument. jej twarz. Mm, tak. Y to też był w sumie przypadek. Ja uważam, że dokument potrafi dużo zyskać na rekonstrukcji, ale do, dokument można zniszczyć poprzez rekonstrukcję. Mhm. I trzeba się starać tak, żeby te elementy rekonstrukcyjne były. Subtelne i były swego rodzaju metaforą. Ale umiesz to robić. Pamiętam Twój dokument o Księciu Poddębniaku i pamiętam ten początek dokumentu, kiedy Ksiądz Poddębniak jedzie w sutannie na rowerze. Tak. <śmiech> tak, <śmiech> tak. I Takim polem udało, mi się, polem. udało mi się, co wcale nie było łatwe, namówić moją córkę, żeby wcieliła się w rolę Marii. I myślę, że to jest taka metafora właśnie. Co, czuje młody, co może czuć młody człowiek, mhm. który nie wiem, jest w Londynie, i, i yy, albo w ogóle ma świadomość, a może powinien mieć świadomość, że on chodzi po tych ścieżkach, po tych drogach. Yy, jest w tych miejscach, w których znajdowali się zwykli, tak zwani szarzy ludzie, ale nie ma szarych ludzi mhm. i szarego życia. Zawsze, za każdym zdjęciem. Za każdą postacią stoi nieprawdopodobna historia, a historii powinniśmy uczyć, moim zdaniem, poprzez losy pojedynczych osób, ponieważ najłatwiej jest się nam utożsamiać z jakimś bohaterem. W naszym dokumencie, czy w ogóle w naszej filozofii mówienia o, o, o naszej historii, uważam, że jest tego za mało. Trochę za dużo marnujemy czasu, energii i pieniędzy na właśnie bogate rekonstrukcje, na krew, na agresję. Człowiek składa się z czegoś jeszcze więcej, prawda? Z duszy, z wrażliwości, z myśli. Myślę, że to też jest sposób na, na opowiadanie takich historii. To zakończmy jeszcze tę naszą opowieść takim właśnie tą podkolorowaną fotografią, bo to jest też bardzo interesujący wątek, bardzo ciekawy, rozgorzała historia, rozgorzała dyskusja, jaki kolor tak na dobrą sprawę powinien mieć mundur Marii. Okazuje się, że nasi pasjonaci dokładnie wiedzieli, że ten mundur przynależy do innych służb. Tak, tak oczywiście. Tak, dlatego właśnie nawet moja Ola jest w mundurze zielonym, bo ten mundur był zielony, to był mundur PCK. Marysia, nasza kochana, po maturze pracowała, dopóki nie wyszła za mąż. Pracowała w PCK i była wspaniała akcja i zachowało się sporo zdjęć tak. jej właśnie przy pracy w PCK. Tak, przy okazji różnego rodzaju, prawda, też artykułów prasowych, bo to ten wątek, to myśmy odkryli też poprzez pasjonatów. Mhm. Tak, Polacy cały czas byli pod bronią, czy w zasadzie skoszarowani, nie mieli szansy być z bronią, tylko pod bronią i w koszarach czekali, czekali, aż ta niesprawiedliwa historia dotycząca Polski nabierze innego obrotu. Ale przygotowywali się w ten sposób, że badali grupy krwi. Około 40 tysięcy naszych żołnierzy, którzy tam sta stacjonowali, mieli określoną grupę krwi. W tej chwili to jest oczywiste, że każdy żołnierz ma naszywkę. Ma nazwisko i ma naszywkę z grupą krwi. Wtedy to nie było oczywiste, a to mogło ratować życie. I w ten sposób nasza Marysia uczestniczyła w takich działaniach wojennych, wojskowych i Pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę yy, moją, refleksję. Akurat tak się składa, że dzisiaj mamy dzień 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My pamiętamy o tych, którzy spoczęli tutaj, yy, czy o tych, którym udało się przetrwać. Marysia według mnie jest y, takim symbolem tych wyklętych. Którzy nie mieli szansy do Polski powrócić i o których też nie można było mówić. Przecież nie wolno było mieć kuzyna za granicą, prawda? Mm -hmm. Bo za to były też represje. Oni byli wyklęci, byli skazani na banicję i to też było ogromne cierpienie. I o tym też powinniśmy pamiętać, myślę, także dzisiaj, bo jest do tego okazja. I dlatego taka rozmowa odbyła się w naszym poranku: Hieronima który wypadł dokładnie właśnie 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wklętych, o opowiadaniu historii, o tym, że powinniśmy skupiać się na losach pojedynczych ludzi. Historii dawnych, bliższych nam, ale zawsze interesujących i ciekawych, bo to my tworzymy historię, my pojedynczy ludzie. Historia musi wywoływać emocje, to nie mogą być suche daty i chronologia. Obserwując widzów na premierze, widziałam, że były łzy. Mówimy o premierze angielskiej. Angielski. O premierze angielskiej. Chciałabym zaprezentować ten film w Gdyni na kolejnym festiwalu, a póki co mamy taki wielki festiwal kultury narodowej, pamięć i tożsamość. I naprawdę, nie wiem, z ogromnym zaskoczeniem i ogromną radością Dowiedziałam się, że ten festiwal, że na tym festiwalu pojawił się mój film. Głosowanie już się skończyło. Oczywiście nie mam szans z wielkimi produkcjami, serialami i ogromnymi budżetowymi filmami, ale bardzo się cieszę, że tę naszą Marysię ze zdjęcia potrafiliśmy ożywić. A film można zobaczyć w internecie. Oczywiście. Zapraszamy. Film można zobaczyć w internecie. Na naszej stronie internetowej, tam gdzie zapowiadaliśmy dzisiejszy poranek, podziękowaliśmy. Także można bezpośrednio wejść na stronę internetową, można film zobaczyć. Polecamy, gratulujemy, dziękujemy i prosimy o kolejne takie właśnie spotkania z historią. Dziękuję, postaram się. Naszym gościem była pani Bogna bender -Motyka dyrektor Muzeum wsi Lubelskiej, no to ja jeszcze muszę, ja jeszcze muszę. Co najbliższego w muzeum, co chciałabyś nam polecić? Ja rozumiem, że Wielkanoc już zmierza, my do niej, tuż, tuż. Czy coś wielkanocnego będziesz nam polecała? Tak, będziemy mieli przed Wielkanocą tradycyjnie przepiękną mszę z bogatą oprawą i procesją Wielkanocną, a do tego będzie Festiwal Palmy i Pisanki, a do tego jeszcze będzie też festyn, będzie można uczestniczyć w warsztatach robienia palm i pisanek. To wszystko w Muzeum w Silu Belskiej, większej oprawie niż w ostatnich latach, które nas ograniczały, jeśli chodzi o tego typu działania, ale ja do Muzeum zapraszam. Codziennie poza poniedziałkiem, bo to jest przepiękne miejsce dzisiaj, przepiękne miejsce na spacery. Marzy mi się spacer nocny. Nie, jeśli będę taki organizować, to dam znać. Wnać. Dzisiaj w nocy słyszałam pochukiwanie sowy. Mhm. Bo muzeum, jeśli nas nie ma, to dzisiaj wcale nie znaczy. Czy wiosna meteorologiczna? Tak, być tak. może sowa to chciała zapowiedzieć, ale my mamy stałych mieszkańców, którymi mhm. są zwierzęta i ptaki, a wiosenny śpiew ptaków słyszany w takiej przestrzeni to jest coś, co wzrusza, zachwyca i chcemy coś takiego robić. Takie poran poranki nie tylko z hieronimem, ale w Muzeum w Czujemy się zaproszeni. Zapraszam. Będziemy naszym widzom te zaproszenia przekazywać. Dziękuję za rozmowę, a my zapraszamy na drugą część poranka o Hieronima. Również spotkanie z historią, nieco dawniejszą niż historia Mary Bar, bo przenosimy się kilka wieków wstecz i wyobraźmy sobie astronoma Kopernika, potem kilka wieków znowu ku nam. Wyobraźmy sobie matejkę który maluje tego astronoma Kopernika i przenieśmy się do współczesności Ireneusz Rolewski, który kolejną odsłonę Matejki nam przedstawia. Przed Państwem Ireneusz Rolewski z małżonką. Pan Rolewska pierwszy raz w naszej bibliotece i pierwszy raz w naszym studiu. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dobieramy idealne pary. Witamy w drugiej części poranka u Hieronima. Ta część musiała się pojawić w dzisiejszym nagraniu, bo wiadomo, że poniedziałek był dla nas bardzo ważnym dniem. Po raz kolejny mogliśmy Państwa zaprosić na wernisarz do naszej biblioteki. Licznie Państwo przybyli, zarówno stacjonarnie, jak i online, a ten wernisarz to spotkanie powtórne. Powtórne spotkanie z Janem Matejką oraz powtórne spotkanie z Ireneuszem Rolewskim. Pamiętamy jeszcze to wyjątkowe wydarzenie, jakim był pokaz bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki, pełnowymiarowej kopii, którą wykonał Ireneusz Rolewski, a już pojawiła się druga. Dopiero co pożegnaliśmy jednego Matejkę, a powitaliśmy kolejnego Matejkę. Tym razem pokaz również kopii wykonanej przez Ireneusza Rolewskiego, astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. I w ten oto sposób nastąpiła w naszej bibliotece inauguracja roku Kopernikańskiego. A w naszym studio goście Ireneusz Rolewski z małżonką Tan Dzień dobry. Po raz pierwszy w naszej bibliotece. Tak. <laughs> Bardzo nam miło panią gościć. Wiele nam Ireneusz o pani opowiadał. Ja również zawsze mówiłam, że takie piękne małżeństwo się trafiło, małżeństwo artystów. Bo Ireneusz, artysta malarz, a pani jest pianistką. Tak. Jak znalazła się pani w Polsce? Dobrze. <laughs> Kiedy pani przyjechała do Polski? sześć, siedem lat temu. Na studia na uniwersytecie? Tak, tak, tak. Miałam licencjacką studia w Warszawie, a magisterkę w Katowicach. Wiem, że ma Pani również dalsze plany związane z Pani karierą artystyczną. Um, tak, tak, tak. M ma mam plan, tak. A jakie utwory polskich kompozytorów są Pani najbliższe? Jakie lubi Pani grać? Rozmawiałyśmy wczoraj na takim spotkaniu po Wernisarzu i mówiła Pani, że utwory kompozytorów polskich są znane w Pani kraju, czyli tak, w Tajlandii, tak, tak. i Pani również bardzo często je grywa. Mm, Oczywiście to utwory y, Fryka Chopina. I e, ostatnio też e, miałam e, okazję zagrać utwory Marii Siemenowskiej. Także no, e, zagram bardzo dużo wielu e, polskich kompozytorów. A mhm. które utwory najbardziej pani lubi? Jaki typ muzyki jest pani najbardziej bliski? Która epoka muzyczna najbardziej pani odpowiada? Mm, e, romantyczne. Tak? Muzyka romantyzmu. Tak. Uh -huh. My też lubimy romantyzm. Dopiero hmm. co w Polsce skończył się rok romantyzmu, co prawda najwięcej wtedy mówiło się o literaturze, ale muzyka romantyczna również jest Polaką bardzo bliska. A Pan, panie Jeneneuszu, oprócz Matejki, kogo Pan najbardziej lubi z hmm. malarzy? Polskich, zacznijmy od polskich. Hmm. No, na pewno cenię tych, którzy gdzieś tam wokół Matejki się kręcili, czyli na przykład. Wyspiański, uczeń matejki Malczewski, też jego uczeń. Czy na przykład trzeci uczeń, który chyba był nawet na roku z Wyspiańskim, czyli Mehofer, Józef Mehofer. Mhm. Bardzo lubię również malarstwo Zdzisława Beksińskiego, bardzo znane, popularne. Bardzo cenię jego warsztat, ale tak jakby ten, ten duch. W sensie, forma super, ale ta treść, która jest bardzo ściśle związana z formą, troszeczkę taka jest już dla mnie dzisiaj za, za ciężka. Okay. Na przykład bardzo też cenię Siemirackiego mm -hmm. Henryka, też ze względu na jego warsztat. Na jego malarstwo jest takie bardzo pozytywne, takie bajeczne. Mnóstwo jest światła w tych jego kompozycjach. Widzę, że jest pan zafascynowany światem krakowskich twórców. Jest, jest mi najbliższy na pewno, ale o, a propos krakowskich, no to jeszcze niedawno zmarł rektor krakowskiej, był rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Stanisław Rodziński i on miał wystawę u nas w łódzkiej ASP, taką dość sporą, tam było, yy, były obrazy z kilku dekad, no i on również na mnie zrobił duże wrażenie, chociaż wtedy, kiedy on wystawił te obrazy, to tak yy, nie do końca jeszcze je rozumiałem, ale dzisiaj, mając większe doświadczenie, często wracam do tego, yy, co zobaczyłem, mam zdjęcia i się wpatruję nieraz yy, bardzo długo na na to, jak on po prostu patrzył. On traktował malarstwo jako formę modlitwy i mm -hmm. e, zresztą był, bardzo pięknie mówił o tym, o tym e, dlaczego maluje, dlaczego w ogóle powinno się malować, jak rozumieć dzisiejszą sztukę. E, te wszystkie pseudo dziwactwa, no to wszystko jest tak jakby, mm, ma swoje odpowiedniki. E, innych społecznych jakichś zachowaniach, no i odnosił się, bo on był taki bardzo duchowiony do religii, jak, jak do tego się od, odnosi właśnie, jak się do tego odnosili papieże, bo też też tak jakby inaczej Jan Paweł II, inaczej Benedykt XVI, inaczej, no Potem już nie było profesora, już zmarł, ale, ale mówił też, co, co, co wcześniejsi papieże uważali na temat twórczości w danej epoce. No i tak, jakby to, co dzisiaj się dzieje, no często już ta technologia nie jest zachowana, y, jest dużo tego performanceu, jest dużo takiej cielesności, i, i, ale to z jednej strony jest to takie nie do końca akceptowane przez, przez nas dzisiaj, ale chyba nawet tak zawsze było, że zawsze. Y, w danym czasie to, co malarze pokazywali, zawsze budziło szok. I dzisiaj nadal jest ten szok, ale to jest odpowiedzią na to, co dzieje się w ogóle w społeczeństwie. I zawsze sztuka, może nie tyle co malarstwo, ale, ale no, głównie literatura, zawsze wychodzi parę kroków dalej. Wyprzedza. No, oczywiście minie 50 lat, czy tam 100 lat, i to już będzie taka, wtedy będziemy wszystko rozumieli, bo, mhm. bo to tak jest zawsze jakieś takie. Wyjście, wyjście naprzód. No i właśnie Stanisław Rodziński o tym mówi w jednym z wywiadów na YouTubie. Ale bardzo lubię się wpatrywać jego jego malarstwo. Po prostu jest tam... On w tym swoim malarstwie pokazuje to, tak, jak, tak jakby malarstwo było medium takim naj, najwyższej, najwyższych lotów, mm -hmm. bo fotografia w pewnym momencie była traktowana jako coś, co właściwie paraliżuje malarstwo czy, czy film. Że, że, że malarstwo już jest niepotrzebne, no bo skoro. Tak, jakby wybrzmiało już. Są nowe sztuki, które tak. zastąpią malarstwo. Tak. Okazuje się, że nie jest to prawdą. No, siła koloru, znaczenie koloru, e, pokazywanie tego, co e, wiemy za pomocą pewnych gestów. No, traktujemy to wszystko bardzo syntetycznie, ale. Ale malarstwo jest medium jednym z bardziej prawdziwych. Oczywiście można cały czas zbliżać się też tak, jakby tym naturalizmem do, do, do fotografii, ale, ale można pokazać pewne zjawiska, których film czy, czy fotografia tak w takim klasycznym ujęciu nie jest w stanie pokazać. Zawsze trzeba już zaingerować no, w tą grafikę komputerową i coś już domalować. Także już wtedy powstaje malarstwo znowu. Jest pan zafascynowany Matejką? Opowiadał pan już nam przy poprzednich spotkaniach, dlaczego Matejko pana zafascynował. To może teraz zapytam o tę kopię ostatnią. Mówię, o, mówię słowo ostatnia i to słowo ma tutaj różnorakie znaczenie. Ostatnia, czyli najnowsza, która przybyła do nas do biblioteki kopia obrazu Jana Matejki. Pędzla Ireneusza Rolewskiego, ale zapytam też o tę deklarację, którą złożył pan na wernisarzu, że to już ostatnia pana kopia. Na tak, pewno? Na pewno. Nie chciałbym już nigdy więcej robić kopii, chociaż ta przedostatnia jeszcze wymaga szlifu. Jesz Ale już jest, więc tylko podszlifowanie. Tak, tak, tak. tak. E, zatem będzie to ostatnia kopia już. Żaden inny obraz pana nie będzie nęcił? Nie, nie, nie. No, gdyby nie, nie obchody jubileuszu rodzin Kopernika, gdyby nie ta umowa z 2017 roku z panem Wodzimierzem Lewandowskim, ja myślę, że Kopernika bym też już nie malował. Mhm. Wiem, jak bardzo to wpływa. I na mnie osobiście, i na to, co chciałbym namalować, yy, robiąc kopię. Po prostu wchodząc w cudze buty, mm -hmm. yy, ciężko potem jest tak, z taką lekkością, jak to było przed yy, wykonywaniem kopii, yy, namalować coś swojego. Yy. No to zatrzymajmy się przy pana malarstwie. Zamknijmy yy, kopię jakby mm -hmm. pewien rozdział zamknięty, niech będzie, chociaż no nie wiem, czy to będzie na pewno, ale porozmawiajmy o Pana, planach Pana jako artysty-malarza. No tak, właściwie to jako pracę dyplomową w Łodzi pokazałem cykl obrazów, który nawiązywał do historii z jednej strony, a z drugiej strony nawiązywał do człowieka i yy, człowieka w trzech różnych yy, aspektach: człowieka jako ciała, człowieka jako duszy i człowiek, człowieka jako sumy duszy i ciała. Mm -hmm. yy, I też, no to też jest troszeczkę takie nawiązanie do matyki, bo a znaczy nie? Ogólnie to każdy malarz yy, skupia w sobie Jakąś ilość czasu nagromadza. No w przypadku Kopernika są to trzy dekady, także to odkrycie to, to nie był moment, tylko to było ileś dekad. W przypadku bitwy pod Grunwaldem mamy y, właściwie nawiązanie do kilku wieków. To się rozciąga wszystko. To u mnie w, tej, w tym cyklu Bitwa pod Kuszynem no jest to rozciągnięcie w czasie, który sięga kilku dni. No i pokazuje y, tą bitwę y, zanim była tą krwawą potyczką. I już parę dni po jej, po jej zakończeniu, ale też i sama potyczka, i coś pomiędzy potyczką a, a tym zakradaniem się pod obóz miejscowości Kuszyno. I Czyli też nie tylko ten sam fakt historyczny, ale również to, co się dzieje przed i epilog tego, co się wydarzyło, tak? Tak, 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 tak. No i właśnie tą główną myślą moją była. Ta znaczy nie odpowiedź, ani nie zadanie pytania, może troszeczkę zadanie pytania, co, jaki jest sens naszego życia. Bo pokazując, że w tym ostatnim piątym obrazie nad takim. Albo inaczej. To powiem jak, jak te obrazy. Tak mniej więcej na szkicu, jak to jak to jak to wyglądało. Na samym początku mamy pierwszy obraz, który przedstawia e, wojsko polskie, właściwie wtedy to Husarię e, i Polską i litewską, która e, o zmroku wychodzi e, właśnie spod, e, m, bo oni wtedy mieli pod, pod Smoleńskim swoje, swoje te, te, te pozycje. Oni się wymknęli. W taki sposób, żeby nie zostać zauważonym przez, przez yy, wrogów. Yy, I zakra, zakra, zakradli się, bo mieli informację, że pod miejscowością kuszono jest rozbity obóz, który nie był w ogóle pilnowany. Więc oni tam podeszli pod obóz. Kilku, kilka tysięcy konnych, kilka tysięcy jazdy konnej się wymknęło pod, pod ten obóz yy, i w pewnym momencie ruszyli. Więc jest scena, jak oni idą. Mm -hmm. I są to jest to ta druga kategoria, czyli. Ciało i duszę. No i, mm -hmm. no i po prostu namalowałem to tak troszeczkę naturalistycznie. Potem jest mm, ten moment, kiedy Husaria zaczyna atakować. Mm -hmm. No i te, ten obraz jest dość ciekawy, no bo już, już są jakieś takie y, różnego rodzaju kierunki nachodzące na siebie. Już widać, że, że coś tam się dzieje. To jest taka póła abstrakcja. Potem jest scena y, już bitwy gdzie mamy pierwsze ofiary I, i chodziło o to, żeby pokazać przy pomocy właśnie tego prostego, yy, no, przy pomocy tego, tej możliwości malarskiej yy, kontrast między yy, brudnym kolorem a czystym kolorem, między ciemnym kolorem a jasnym kolorem, między ciężkimi pociągnięciami a leciutkimi pociągnięciami, czyli kontrast między Ciałem a duszą, mhm. tak analogicznie, a to, co pomiędzy, to, jest, to są cały czas żywe, żywe istoty. No i to, co się dzieje na górze, jest uporządkowane w pewien sposób, bo podpatrując przyrodę, zauważyłem na przykład takie wielkie ławice ptaków, np. szpaków. One wykonują tak zwany lot synchronizowany i one się układają w taki jakby klucz. Tak jakby... Symetryczność. Tak, 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 tak. Jest to w każdej sekundzie, jak się ogląda nagrania, doskonała doskonała y, figura. Mm -hmm. Zawsze jest ciekawa. Z każdej strony, z której by się na to nie patrzyło. No i są takie zjawiska, że nawet kilka milionów y, ptaków się wznosi w powietrze. Zwykle to są to są dziesiątki tysięcy, ale, ale, ale rekord jest około chyba 7 milionów gdzieś w Wielkiej Brytanii. Y, podobne zjawisko jest y, pod wodą, w świecie ryb, Podobne też klucze wykonują jakieś y, robaczki. No w każdym razie jest to bardzo ciekawe zjawisko i, i ono pokazuje tak, jakby. Pewną znaczy, doskonałość. Doskonałość, ale też jakby obecność czegoś, co tak jakby z zewnątrz się temu przygląda mm -hmm. i to troszeczkę porządkuje. Że tak jakby mm -hmm. nie, nie one same, tylko tak jakby ktoś z zewnątrz. Oczywiście ja nie wiem, jak to tak naprawdę się dzieje, ale jest to w każdym razie. Y, 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 Ciekawe rozwiązanie dla tego, dla właśnie idei porządku tych dusz. No i ja w taki klucz właśnie te dusze y, ułożyłem. Y, no i one oczywiście mają, są te, które są dalej, są te, które są bliżej, są takie, które mają energii więcej i są takie, które mają energii mniej. Y, a znowu to, co się dzieje na dole, jest w chaosie, jest w takim nieładzie, w brudzie. Y, no i potem y, jeszcze jest obraz czwarty i piąty. No to to, co się dzieje dalej, dalej z duszami, to one po prostu wychodzą poza kadr. Czyli tak jakby opuszczają ten świat, chociaż w ogóle to wszystko i tak już się rozgrywa w innym świecie, ale, ale tak jakby one z tego jeszcze innego wchodzą w jeszcze inne. Tak jakby coś tam się z nimi dzieje. No i też chciałbym w jakiś sposób nawiązać do tego, że dusza na przykład osoby czystej, a dusza osoby brudnej też jest inaczej troszeczkę potraktowana. W sensie, że inaczej podchodziłem do grzeszników, inaczej do, do osób takich, takich y, żyjących y, w prawy sposób. Y, ale tą wystawę właśnie chciałbym rozbudować. I nie tylko w takich kategoriach y, wielkich zjawisk bitew, tylko też w kategoriach takich, y, jakby na przykład panią chciał sportretować i powiedzieć coś więcej niż tylko o ciele, niż o takim zjawisku czysto fizycznym. Y, na przykład miałem, jakiś czas temu y, malowałem portret, gdzie tą duszę starałem się ująć i w momencie, kiedy ten obraz ukończyłem, ta osoba zmarła. To też taki ciekawy mm -hmm. epizod. Eee, I chciałbym też skupić w tym cyklu obrazów ileś ciekawych sylwetek, które już same sobą mówią coś, wiemy coś o nich i dzięki temu możemy nadać kolor tej duszy. Eee, także no, uważam, że malarze powinni szukać pewnych. Tematów pewnych y, miejsc, w których y, kolor, gest y, ma szczególne znaczenie. No i właśnie dla tego tematu on ma szczególne znaczenie. I tym bardziej chciałbym też troszeczkę przyciągnąć y, osoby, które w żaden sposób nie wierzą w istnienie duszy, żeby po prostu ich zaciekawić. No, jedni. Y, Dadzą się wciągnąć i być może będą poszukiwali, czy ta dusza jest, czy nie jest. Inaczej to jest oczywiście w buddyzmie, inaczej w kościele chrześcijańskim, inaczej w judaizmie tam są dwie dusze, inaczej w islamie są religie, które w ogóle nie uznają tego, że człowiek ma duszę, że jest tylko właśnie ciałem. Więc z tą duszą nie wiadomo, co do końca się dzieje, ale, ale Fakt jest taki, że wiele wyznań uważa, że ona istnieje, i jak już wiemy o tym, że ona istnieje, albo wierzymy w to, że ona istnieje, to z automatu nasze życie może inaczej wyglądać, bo możemy, że wiemy, że potem czeka nas coś albo dobrego, albo złego. W przypadku buddyzmu jest to podróż, kolejne ciała. W przypadku chrześcijan jest to albo niebo, albo czyściec. Chociaż tutaj teolog powinien się, wy... ale właśnie, bo to ja jestem malarzem, więc te, te, tak jak Matejko, pewne jakieś tam nieścisłości są w jego obrazach, tak samo tutaj bardziej chodzi o to, żeby też sprowokować pewną rozmowę. Moim zadaniem jest namalować ciekawy obraz, wyrazić to, czego nie może w filmie fotografia, w prosty sposób, w jednym, w jednym mm -hmm. ujęciu i po prostu ja myślałam, żeby nawiązać kontakt z kimś, kto by tak jakby zajął się tam str stroną właśnie tej idei, żeby żebym ja mógł sobie stać z boku i oczywiście móc wejść w dyskusję, ale taką na jakimś tam poziomie, bo nie jestem znawcą. Ja po prostu mam pomysł, jak ludzi przyciągnąć formą. To powiem tak. Dwie rzeczy wyłaniają mi się na razie z tej, z tej pana wypowiedzi. Po pierwsze, bardzo bym się denerwowała, gdybym miała stać się obiektem do portretu, który miałby Pan wykonać, bo wizja portretu mojego z moją duszą byłaby dla mnie bardzo stresująca. Ale nie ukrywam, bardzo ciekawy pomysł. I druga rzecz, która mi się nasuwa, to że wiele zaczerpnął Pan z matejki. Bo chociażby to, jak kiedy rozmawialiśmy o obrazie Bitwa pod Grunwaldem i kiedy uświadamialiśmy sobie to, co się dzieje na obrazie, ta wizja sakrum i wizja profanum, umieszczanie tych konkretnych osób w konkretnej przestrzeni na obrazie, to myślę, że to jest to, co doprowadziło Pana właśnie do takiego pomysłu na swoje obrazy. I na to, co prospektywnie będzie się w pana twórczości działo. Także Matejko po raz kolejny, proszę Państwa, okazuje się wielkim mistrzem inspirującym również młodych, utalentowanych artystów obecnie. Ale kiedy tak widzę Państwa tutaj przed sobą na kanapie i widzę małżeństwo artystów, to muszę zadać to pytanie: jak inspirujecie siebie nawzajem? Czy pani muzyka inspiruje męża, czy Ireneusz inspiruje Panią, jak wygląda taka, takie życie dwoich artystów, którzy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki, ale jednak jest to sztuka, która łączy i która wpływa na postrzeganie świata, na wspólne plany, na to, co się dzieje w Państwa życiu codziennym. Jak to jest? Znaczy, tak, na pewno w pracowni mamy... I pianino, i, i podobrazia. Mm -hmm. Także możemy wykonywać pracę wspólnie. Chociaż tak, no, tak w samym czasie. W tym samym czasie, <laughs> tak. tak. że, że mm -hmm. mm, jak tam ćwiczy, to wtedy no, ten, ten dźwięk przerywany, że po prostu powtarza pewne, mm -hmm. pewne y, ćwiczenia, no to wiadomo, że, że, że to nie jest melodia, która pozwala wejść w pewien taki trans. Mm -hmm. I znowu, jak ja używam rozpuszczalników, i tak dalej, to też nie do końca sprzyja to kobiecemu powonieniu. Tak, powonieniu. Tak. <laughs> I, i, i... Ale oczywiście, znaczy tak, chodzimy wspólnie, znaczy może nie często, ale, ale jak jest okazja na koncerty, mm -hmm. i chodzimy też na wystawy malarskie. I także Dan nieraz mówi, co myśli o, o tym artyście mm -hmm. jako o malarzu. A ja nieraz mówię, jak mi się podobał koncert. No Oczywiście słucham tego, co tam grała, bo tam pokazuje różne nagrania. Nawet mieliśmy pomysł. Znaczy, kiedyś udało się nawet nam połączyć jedną wystawę. No właśnie, miałem zapytać o jakiś wspólny projekt. Był, był na razie jeden, ale jest też w pomyśle jeden. Tylko, że tamten on, on był połączony tak jakby nietematycznie po prostu ja pokazywałem rysunek, a tam wraz z kolegami, koleżankami wykonywała. Yy, to był kwartet. Yy. Było trio i jesteś śpiewaczką. Weski Nwitsak, czyli kwartet. A, A, ty, no, tak. Kwa ty, tak, kwartet artystów. Tak, 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 tak. tak, 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 tak. I, 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 to, I to właściwie tak jakby jedni przyszli, żeby posłuchać, mm -hmm. inni przyszli, żeby coś zobaczyć. Także to był Strzał w dziesiątkę. Yy. Tylko mieliśmy pomysł taki, zresztą Tan miała taki pomysł, żeby... E, znaczy nie chcę go wyjawiać, bo może ktoś go ukraść. E, w każdym razie, to nie wyjawiamy. Żeby, żeby... Nie zapeszamy, nie wyjawiamy. Chcielibyśmy połączyć obraz i muzykę. E, tak, tak. E, I jest pewien temat, który by to scalił. E, tylko na razie Tan jest trochę obciążona, bo e, ma pomysł na, na kontynuację edukacji trzymamy kciuki Trzyma, trzymajcie kciuki państwo trzymajmy mocno trzymajmy A ci kciuki. myślę, że się na pewno uda bo y, <grym> tak jakby no y, uważam że bardzo się do tego przykłada w ogóle tam z która się bardzo przykłada do wszystkiego co robi wiemy przykładała e... się bardzo do tego wywiadu bardzo się stresowała <grym> mamy nadzieję że y, że, że było nam wszystkim bardzo miło, bo mnie było bardzo miło, państwa gości. <grymne> tak, <grymne> bardzo miło. Tak, tan, tan jest bardzo dodolna językowo. Uczy się teraz czwartego języka. Tak na poważnie się uczy. No bo włada biegle angielskim i tajskim. Yy, doskonale mówi po polsku. Uczy też polskiego. Uczy też polskiego, <grymne> tak, tak, tak. Yy, I też, yy, no teraz właśnie jest język niemiecki no związane z, z jej właśnie przyszłością, planami. planami, tak, 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 tak. Trzymamy kciuki, bardzo trzymamy tak? kciuki. Liczymy na to, że może w niedalekiej przyszłości jakaś płyta w Pani wykonaniu mm. również się pojawi, jako taki materialny dowód tego, że, że jest taka artystka, że kształciła się w Polsce. I będziemy mogli również w domu sobie odsłuchiwać utwory w Pani wykonaniu. A, jeszcze... a okładkę oczywiście zaprojektuje Ireneusz. Tak, namaluję. A jeszcze, a jeszcze chciałbym powiedzieć, bo Tan no, miała licencjat w Warszawie, magistra, pracę magisterską obroniła w Katowicach, ale... I ta praca była o Mazurkach. E, e, praca licencjacką e, była o masurkach e, Karola Siemenowskiego, a magisterka było o lit, czyli pieśni. Mm -hmm. e, tak, e, pieśni, e, ale głównie pisałam o Winterreise e, Franza Schuberta. No to cudownie. A zatem dołączymy jeszcze Karola Szmanowskiego do tych kompozytorów, których wcześniej pani wymieniła, jako tych kompozytorów polskich, których pani lubi. Tak, i gra. tak. tak. Ja ci, ja ci powiem tak, że Tan jest skromną osobą, ale po prostu <laughs> szykując się do, właśnie pisząc pracę licencjacką, Tan jeździła nawet na groby tych kompozytorów, o których pisała, po prostu. To była taka rewizja, poświęcenie mm -hmm. na 100% i mm -hmm. e, tak jak patrzyłem na moich kolegów, którzy pisali pracę e, w swoim języku i patrzę na tam, która pisze w języku e, obcym, w języku e, jeszcze... nabytym, tak, tak i w no, 100% się poświęcała temu, co, e, co opisywała i właśnie no, jeździła tam, badała, badała to środowisko, z którego ci kompozytorzy się wywodzili, bo ta praca o, mazur o Mazurkach to była... Przed studiem w Katowicach. Przed, przed studiami w Katowicach, ale obejmowała kilka nazwisk, bo to były Mazurki Szymanowskiego, tak. Chopena. Tak, bo trzeba, żeby... Porównawczo. Tak, żeby poznać, to trzeba wiedzieć od początku. Dla, dlaczego to prowadzi do tego? Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli taka praca bardzo analityczna, no i mam nadzieję, że dzięki temu poznała Pani dogłębnie te najważniejsze osoby z muzyki polskiej, które do dzisiaj są grane i to nie tylko w Polsce, ale również są takimi ambasadorami polskiej muzyki na świecie. Kończę, bo wiem, że jesteście jeszcze tylko kilka godzin w Lublinie i chcecie jeszcze pochodzić po mieście. Do biblioteki, jak zawsze, zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że ta ekspozycja obrazu. Przypominam, Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem w naszej bibliotece do 25 marca będzie dla Państwa dostępna w godzinach pracy biblioteki. Być może jeszcze w tym czasie spotkamy się z Ireneuszem, będziemy nad tym pracować, i oczywiście zapraszamy stan, jeżeli znajdzie chwilę czasu. To na koniec, jeszcze takie jedno pytanie do Ireneusza. Co dało Panu. Już teraz poza techniką, doskonaleniem techniki, obcowanie z tym obrazem, w takiej kategorii duchowej, już nie pytam o fizyczną hmm. część, bo świetnie pan to na wernisarzu powiedział i y, proszę sobie relacje z tego wernisarzu zobaczyć, ale chciałabym zapytać y, taką w takich kategoriach duchowych, no bo jednak jest to taki obraz, który no, zmusza do takiej właśnie Refleksy. refleksji. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Mhm. Znaczy tak, przyznam się, że y, sam obraz oczywiście działa silnie, chociaż ja y, zawsze wyczuwam ilość poświęconego czasu, no, tak, jakby, tak stuma, y, kilkuset roboczych dni Jana Matejki y, w dość niewielkiej powierzchni, no bo w Grunwald to okej, okay, to trzy lata okej, okay, ale taki niewielki obraz i mhm. ponad rok, to, to, to już jest du dużo więcej tego, tego czasu, tego, tego wysiłku, mm -hmm. tych zabiegów. E, no, troszeczkę inaczej ten, ten proces kopiowania przebiegał, więc ten, ten, ten taki, mm, gdyby to powstawało przy oryginale, czyli przy tej świętości, można powiedzieć, oryginalnej, to mm, na pewno zupełnie inaczej bym też podchodził do. Inaczej bym pewnie patrzył na ten proces odtwarzania. Tak jak było z bitwą pod Grunwaldem. Yy, tak, tak, tak. Ja w ogóle przyznam się, że nigdy nawet nie miałem, znaczy miałem okazję, żeby dotknąć oryginału. Po prostu nieraz byłem, nie wiem, pół centymetra od oryginału, wpatrując mm -hmm. się w coś, ale nigdy nawet nie dotknąłem. Yy, to, co robią ludzie nałogowo, czyli yy, dotykają paluchami oryginału. Mm -hmm. No, jakby wystarczy spojrzeć pod kątem, i widać, jak rama jest wydotykana mm -hmm, wszędzie. Yy, nie dotknąłem, po prostu tak jakby z szacunkiem do tej, do tej świętości narodowej. Um, bardzo w ogóle cenię Matejkę i, i po prostu szkoda mi, że on tak krótko żył. Po prostu mhm. gdyby troszeczkę jego życie trwało dłużej, to myślę, żeby, e, żeby na pewno jeszcze wiele ciekawych płcień powstało. E, ale dzięki temu z drugiej strony, że e, że żył krócej, no to mam pewne tematy do poruszenia, których nie poruszyła, Ach, wiem, że chciał poruszyć. Także y, na pewno się zanie. Jak będzie taka, jeśli będzie jeszcze siła we mnie, że, taka malarska na jakieś większe przedsięwzięcia, to na pewno chciałbym poruszyć. E, no ale. No Matejko był na, bardzo, bardzo uduchowioną osobą. E, I. Nie, nie, nie zawsze wyrażał to wprost, nieraz ukrywał to w postaci yy, no właśnie światła, tak tutaj jest ten blask yy, płynący z zewnątrz. Yy, blask yy, to jest, tak, jest dość złożony proces, yy, znaczy złożona myśl, bo yy, to światło to jest suma 33 yy, dekad, tak? że, że, że on skupia to, to całe odkrycie do jednej chwili. I ta chwila to jest takie to, to boskie, takie um, ta ingerencja z zewnątrz. Yy, I w tej ekstazie, właśnie yy, Kopernik dokonuje tego odkrycia. Po prostu w, to jest, jest, jest zaznaczony ten moment. Matejko właśnie, jest ten tak zwany błysk, tak? Błysk, tak. tak Matejko zawsze starał się ten błysk pokazać. Yy, I właśnie jest taki moment, gdzie Matejko zaczyna tą y, ingerencję z zewnątrz w postaci patronów pokazywać wprost, czyli w bitwie pod Grunwaldem już mamy tego patrona, który się po pokazuje na samej górze. Y, no w innych obrazach też się po pojawiają y, święte y, osoby, ale w, w przypadku Kopernika to cały czas jeszcze jest nie jest to wprost, jest to takie takie doświadczenie, że, że my patrzymy, tak jakby jesteśmy troszeczkę też tym źródłem światła, patrzymy na tego Kopernika i go trochę oświetlamy, bo jest jakiś piecyk, który faktycznie mm -hmm. to światło ma w sobie, ale, ale widzimy, że, że, że ten ciąg gdzieś tam się skupia, akurat tam, gdzie my stoimy. Yy, I Matejko pokazuje elementy z przeszłości, czyli pokazuje pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, y, czyli jest odkrycie Kopernika, są elementy z przeszłości do, do mierzenia y, y, ruchu planet. Y, no, i, no i jesteśmy potem my. Czyli jest coś, Kopernik, są te rekwizyty z przeszłości, które powstają właśnie dzięki, y, dzięki temu, co Kopernik włożył do astronomii, do fizyki. Potem jesteśmy my i my jesteśmy tym właśnie światłem, tym przeszłością. Można to oczywiście interpretować pewnie na wiele sposobów. Hmm. I tych interpretacji będzie bardzo wiele, ponieważ y, wiem, że wybierają się do nas, do biblioteki, historycy sztuki. Y, hmm. Mamy nadzieję, że się wiele od nich dowiemy, jeszcze w kontekście właśnie interpretacji e, tego obrazu. Można poczytać książki, które o tym obrazie również mówią, ale przede wszystkim. Zapraszamy z Ireneuszem, Stan, zapraszamy do nas, do biblioteki, żeby ten obraz przede wszystkim zobaczyć. Tak jak Państwo przychodzili i oglądali bitwę pod Grunwaldem, także teraz można do nas przyjść, usiąść sobie przed obrazem. Będziemy mieli dla Państwa przygotowane takie krótkie informacje, ulotki, kilka podstawowych faktów o obrazie i będzie można prawie że dotknąć prawie że, bo nie będziemy pozwalali na dotykanie. Ale bardzo blisko obrazu tego w naszej bibliotece będzie można podejść. Dziękuję Państwu za rozmowę. Ireneusz Rolewski, tan, tan Ireneusz Rolewski, czyli artystyczne małżeństwo. Jeszcze może bym tylko tak dopowiedział, że jeśli już ktoś musiałby dotknąć, no bo są takie osoby, że po to prostu. Ramy. że to... Nie dotykać miejsc ciemnych na obrazie, bo one dłużej sną. Nie dotykać miejsc ciemnych na obrazie, dłużej schną. Ewentualnie można dotknąć ramy, która swoją drogą też jest bardzo piękna, mhm. przygotowana specjalnie dla potrzeb tego obrazu. Bądź co bądź, ten obraz dzisiaj u nas, a jutro w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, bo docelowo obraz trafi do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli, by pokazywać, by pokazywać wielkość polskich naukowców. I wielkość polskich malarzy. również. I Matryk. wielkość malarzy też. Tak jest. A może przede wszystkim. Przede wszystkim tak. <laughs> Dziękuję za rozmowę i mam Dzięki. nadzieję, że w studiu porankowym jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.